Minęła godzina 21, więc witam Ciebie bardzo serdecznie w Plociuchu, naszej luźnej wieczornej serii, której głównym celem jest dostarczenie Tobie przyjemności ze słuchania, stąd też zachęcam, żeby Plociuszka słuchać sobie na przykład w tle, w czasie pracy, albo w czasie gry na komputerze, albo też wieczorem do poduchy, żeby się zrelaksować i zresetować po całym dniu ciężkiej pracy lub szkoły. Dzisiaj będzie o kolejnej osobie, która chciała być niczym popuś i dokonała modyfikacji swojego ciała, ale coś poszło nie tak i zamiast tego, co miało być, to wyszło tak, że teraz trzeba sobie radzić z niekorzystnymi konsekwencjami. Pierwszą taką bardzo sławną osobą był Karol z Kalisza, który zrobił sobie taką dziarę, tutaj skaryfikację do złudzenia przypominającą tą popkową, chciał być sławny, chciał, żeby za to ludzie mu gratulowali, że on jest taki odważny, taki umie znieść ból i w ogóle, żeby było tak super. No, niestety chłopak za to dostał falę krytyki i zamiast splendoru była raczej taka trochę chłopaku, coś ty z siebie zrobił. Jeżeli nie znasz tej sprawy, to zachęcam ciebie, żebyś obejrzał mój wywiad ze skaryfikatorem, który właśnie Karolowi z Kalisza tomże właśnie dziarę zrobił. To jest vlog sprzed około 3 lat. Nazywa się Wywiad ze skaryfikatorem. Konor opowiada o Karolu z Kalisza. Analogowy vlog numer 174. Tutaj w adnotacjach masz też link do tego vloga i na końcu w 20-sekundowych miniaturkach będzie o tym powiedziane. No, tamten chłopak tylko tyle, że zamiast fejmu miał raczej krytykę, no bo ta blizna się, że się tak wyrażę, udała. Chciał mieć taką bliznę, no to ma taką bliznę. Jeśli mu się to podoba, no to nie czuje się zeszpecony, tylko czuje się upiększony. No, nie nam to oceniać. Niestety w gorszej sytuacji jest dziewczyna, około 20-letnia, instagramerka o ksywce Anoxi, podkreśnik Cime, która no nie dość, że będzie musiała znosić ten wygląd, jaki w tej chwili zakładam, że jej się podoba, ale na przestrzeni wielu dziesięcioleci, które jeszcze ją czekają, może jej się gust zmienić, to jeszcze oślepła. I to, jeśli dobrze zrozumiałem, to już w tej chwili nie widzi na jedno oko i raczej nie ma szans, żeby na to oko zaczęła widzieć. Natomiast lekarze przy szeregu, jak rozumiem, bolesnych i skomplikowanych operacji, podobno już przeszła 3, walczą o drugie oko. Jeśli dobrze zrozumiałem, to tak jest. Ewentualnie możliwe jest też tak, że oni próbują jakimś cudem przywrócić jej chociaż trochę wzroku w tym pierwszym oku. No, niemniej jednak dziewczyna ma uszczerbek na zdrowiu i to prawdopodobnie w jednym z najważniejszych zmysłów, być może w ogóle najważniejszym. Kiedyś się nawet zastanawiałem, co by było gorsze, czy gdyby człowiek oślepł, czy ogłuchł, i wygląda na to, że oślepnięcie jest rzeczą najgorszą. Link do kanału dziewczyny macie oczywiście w opisie. W opisie znaczy nie kanału, tylko do jej Twittera. Tam stamtąd też pochodzą zdjęcia, które w tej chwili widzicie z prawej strony. One są na prawie cytatu wzięte z jej Twittera. Podobnie jak jedno zdjęcie, gdzie to zdjęcie na miniaturce, które pochodzi z jej Twittera, stamtąd zostało właśnie wzięte na mocy regulaminu Twittera i ono jest certyfikowane przez jakiegoś fotografa, w związku z tym w opisie umieszczę ksywkę tego fotografa, który je właśnie robił. Jak już powiedziałem, użytkowniczka Instagrama, nie jestem pewny co do jej popularności, bo na Instagramie się nie znam, więc powiem tylko twarde parametry techniczne. Wrzuciła około 200 zdjęć, tam chyba 182 w momencie, w którym spoglądam tego vloga, i ma nieco ponad 2500 obserwujących. Szczerze, nie wiem, czy jak na warunki instagramowe to dużo, czy mało. Instagrama, jak już mówiłem, nie używam. Chyba mam tam konto, natomiast nie wrzucałem, więc prawdopodobnie, na pewno ode mnie ma więcej obserwujących, nie? Jej tagi to Black Eyed Polish Girl, czyli widać, że dziewczyna również zrobiła to tak, żeby sama siebie określić jako właśnie poprzez te oczy, czyli czarnooka polska dziewczyna. Drugi to jest Vegan Power, Animal and Food Lover. Nie wiem, czy ona kocha zwierzęta i jedzenie, czy kocha jeść zwierzęta, ale biorąc pod uwagę, że Vegan Power to raczej nie kocha tych zwierzątek zjadać, tylko raczej głaskać. I również dom tymczasowy Kociołek. Nie wiem, czy chodzi o kociołek Menelixa, czy jakiś kocioł w domu, nieważne. Słuchajcie, na zdjęciach
też widać, że ostatnio rozdwoiła sobie język na taki wężowaty czty, oraz jest też jedno zdjęcie sugerujące, że dziewczyna usunęła sobie operacyjnie brodawki i sutki. Mam nadzieję, że jest to tylko fotomontaż, bo w tym momencie to już nie tylko jest kwestia związana z bólem, żeby to usunąć, to jeszcze również no, nazwijmy to, z ograniczeniem sobie ewentualnych doznań erotycznych, ale co najgorsze, jeśli sobie usunęła brodawki i sutki, no to może być problem z ewentualnym karmieniem dziecka. W związku z tym zrobiła sobie, no, dziewczyna krzywdę, jeśli tak jest. Miejmy nadzieję, że to jest fotomontaż, jedno takie zdjęcie jest. Dziewczyna pochodzi z Wrocławia, ma około 20 lat, tak sądząc po jej zdjęciach, no i zapragnęła posiadać oczy podobne do popka, czyli wytatuowane na czarno, znaczy oficjalnie, bo teraz ostatnio o niej się zrobiło troszeczkę głośniej, tam jakieś portale o niej napisały, no i ludzie jej cisną w komentarzu, podobno, podobnie tak jak poprzednio cisnęli tego Karola z Kalisza, że coś ty z siebie chłopaku zrobił, tak teraz ludzie z niej cisną, że coś ty z siebie dziewczyno zrobiła. No i ona odpowiada, że ona wcale nie chciała być jak popuś, tylko zupełnie niezależnie od popusia wpadła na to, żeby mieć czarne oczy, dokładnie takie jak popuś. No i właśnie dlatego na miniaturce jest jej zdjęcie z popusiem, ponieważ ona ma trochę tych zdjęć z popusiem i to tak trochę jakby przeczy tej tezie, że ej, jestem fanką popka, nagle zapragnęłam mieć oczy jak takie same jak ma popek, to nie ma nic wspólnego z popkiem, zupełnie niezależnie i jakby popka nie była, to też bym chciała mieć czarne oczy, a nie na przykład brązowe, fioletowe, bordo, czy może w czerwono-czarne kropki, ale mniejsza o tym, czy ona już naśladowała tego popka, czy nie naśladowała tego popka, chciała mieć dokładnie takie same oczy jak popuś, no i niestety, no ponosi teraz tego straszne konsekwencje. Ja powiem tylko tyle. Ja prosiłbym, żeby może dziewczyny nie hejtować. No jakby to ładnie powiedzieć, nawet jak ci się to nie podoba, to spójrz na to w ten sposób. Dziewczynę i tak już los pokarał. Los albo opatrzność, albo po prostu tatuator, który spierdzielił robotę. Po co jej jeszcze dokuczać? Po co jej jeszcze cisnąć, nie? Może lepiej jej powiedzieć, no dziewczyno, nie popieram tego, co zrobiłaś, ale mam nadzieję, że ci się ułoży i mam nadzieję, że będziesz widziała chociaż no to drugie oko, tak? Zawsze może lepiej być pozytywnym człowiekiem niż negatywnym. Taka moja prośba, sugestia, ale no tyle. Oczywiście ona po to, żeby mieć takie oczy jak popuś, kazała sobie wytatuować oczy, aby były czarne. Niestety, jak sama twierdzi na swoim Instagramie, tatuażysta popełnił błąd, a w zasadzie szereg błędów. Pierwszy jest taki, że wbił igłę za głęboko. Być może nie doczytał, być może źle ustawił maszynkę, a być może mu się ręka umsknęła. Cholera, za przeproszeniem, wie. I przez to, że wbił tą igłę za głęboko, zamiast wprowadzić barwnik pod spojówkę, tuż pod spojówkę, to przebił gałkę oczną, no i tyle. A do tego jeszcze użył za dużej ilości tuszu. Ja zakładam, że ten tusz no nie jest tak do końca obojętny, zwłaszcza tutaj w obrębie oka, tak? Jeszcze miało być tak bardzo, bardzo jakby, no płciutko, a wbił tam głęboko dziewczynie. Konsekwencja. Słuchajcie, konsekwencja jest taka w tej chwili, że dziewczynie obumarła tęczówka, dostała jaskry, a z czasem także zaćmy, która zanim dziewczyna udała się do lekarza, przeszła w zaawansowane stadium, w związku z tym no sorry, winę tu. Właśnie za dużo już się tym nie zdało zrobić. Efekt. Dziewczyna nie widzi na jedno oko. Stan taki z jej Instagrama na czas teraźniejszy to jest taki, że dziewczyna na jedno oko nie widzi. Być może byłoby lepiej, gdyby tatuator oprócz tego, nie wiem jak to określić, dobra, tutaj nigdzie w tych materiałach nie pada ani imię, ani nazwisko, ani nazwa salonu tego tatuatora, więc chyba mogę mówić dosadnie. Pewnie byłoby lepiej, gdyby tatuator jak spierdzielił tą robotę, to się przyznał i powiedział, dziewczyno, coś jest nie tak, chyba spierdzieliłem robotę, idź do lekarza. Niestety było zupełnie odwrotnie. Dziewczyna sama czuła, że coś jest nie tak, że ją boli, że pewnie, że coraz gorzej widzi, że coś jest nie tak i
I ona tylko zamiast idiotka, przepraszam, nie chcę cię dziewczyno obrazić, tylko tak mi się wyrwało. Głupio zrobiła. O, tak, idiotycznie zrobiła, to jest dobre słowo. Nie obrażajmy człowieka, tylko krytykujmy czyn, nie? Zamiast od razu pójść na pogotowie i powiedzieć, no tutaj jest taka sytuacja, że jak sobie wytatuowałam oczy, no i bolą i gorzej widzę, to poszła do tego tatuatora i zaczęła z nim rozmawiać, nie? A on pewnie albo... No on zamiast jej powiedzieć, dobra dziewczyno, okej, żarty się skończyły, boli cię, gorzej widzisz, ty idź do lekarza, no. W najgorszym wypadku ten lekarz popatrzy na ciebie jak na kretynkę, która sobie zmarnowała życie, bo do końca życia będzie musiała zasuwać z oczami jak z horroru i nie daj Boże, ktoś jej się przedstraszy na ulicy i instynktownie ją zdzieli w twarz, bo będzie myślał, że właśnie ma postać z horroru, albo ktoś przez nią zawału dostanie, no to w najgorszym właśnie wypadku spojrzy na cię jak na idiotkę, ale będziesz wiedziała, czy coś nie jest, nie? Przebadają ci ten wzrok i będzie sprawdzony. To nie, to on niestety dziewczynę uspokajał i to w połączeniu z jej, no nazwijmy to ładnie, cechami osobowości zapewne było przyczyną, że udała się do lekarza tak późno. No, jeśli dobrze zrozumiałem źródła, to udała się do lekarza już z zaawansowaną zaćmą, no i tyle. Tatuator dziewczynę uspokajał i mówił, że to normalne i za kilka dni wszystko będzie tak jak trzeba. No ona głupia, biedna, wierzyła. Dziewczyna poszła do lekarza dopiero, gdy ból stał się nie do wytrzymania. Biorąc pod uwagę, że po tatuażach, z tego co pamiętam, nie to, żebym był ekspertem, ale moi znajomi, którzy się tatuowali, to mówili, że po tatuażach często się tam łyka jakieś środki przeciwbólowe, no to wyobrażajcie, w ogóle zobaczcie, jaki to musiał być silny ból. A silny ból zwykle oznacza silny stan patologiczny w jakiejś części ciała, nie? O tak to powiedzmy. Dziewczyna, z tego co zrozumiałem, to wytrzymała na żywca, żeby ktoś jej tatuował oko. Nie wiem jak u was, ale ja, to w ogóle jakby mi się coś tam zbliżało do oka o mniej więcej takiego, to ja już mam pewien dyskomfort, a żeby ktoś mi to oko na żywca dziabał, no nie, prawda? To jest takie psychiczne, no w ogóle człowiek automatycznie chce zrobić jakieś uniki, jak ktoś mu coś do oka chce wkładać, nawet krople jak się zakrapla, nie? No to trzeba sobie o tak oko trzymać, bo instynktownie próbujesz to oko zamknąć, nie? No to dziewczyna wytrzymała właśnie, jak jej to na żywca tatuował, nie? I potem jeszcze łyknęła jakieś painkillery, czyli tam środki przeciwbólowe i po prostu nie wytrzymała tego bólu. Poszła w końcu do lekarza, bo nie wytrzymała bólu. No w tej chwili na szczęście poszła do tego lekarza, bo jakby nie poszła, to rozumiem, potem by ją ktoś musiałby pójść o lastę, albo jej chłopak musiałby ją tam zawieźć. Wiem z Instagrama, że ma chłopaka. Ponieważ przeszła już 3 operacje, które mają uratować, i tu jest cytat, uratować jej wzrok w jednym oku. No to właśnie to rozumiem, że uratować wzrok w jednym oku, nie przywrócić wzrok w tym oślepionym, tylko uratować wzrok chociaż w jednym oku. Czyli no najlepsze, co dziewczynę czeka, to, że będzie widziała na jedno oko. To też ma swoje minusy, ponieważ jak masz tylko jedno oko, to masz problemy z poczuciem głębi. Okej, no może ona za dużo strzelać, rzucać i innych takich rzeczy robić nie będzie. Natomiast to przeszkadza na przykład w prowadzeniu samochodu. Bo masz po prostu poczucie, problemy z szacowaniem odległości. Tak? Poza tym, zawsze lepiej mieć dwoje oczu niż jedno oko, nie? Chociażby tak na przyszłość, jakby to jedno się jednak zepsuło, nie? Dlatego mi się wydaje też, że najważniejsze organy są dublowane, takie właśnie jak nerki, oczy. Dobra, nie będę wchodził w kwestię anatomiczną. No przykro dziewczyny, tak? Nie do końca... tyle, tak? I teraz tak. Takie przykre konsekwencje tego. I tutaj moim zdaniem warto by skomentować kilka rzeczy. Jeżeli jesteśmy plociuszek, czyli sobie rozmawiamy, żeby fajnie się tego słuchało. Przede wszystkim należy zauważyć, że za jej leczenie płacimy my. Wszyscy podatnicy. Teraz się dużo mówi, skąd wziąć pieniądze na służbę zdrowia, ponieważ tam lekarze rezydenci, czy
tej chwili to już chyba jest w ogóle ogólnopolski strajk zawodów medycznych, no protestują między innymi dlatego, żeby zwiększyć nakłady na służbę zdrowia bodajże do 6,8 PKB, czyli bodajże o 30-40 miliardów trzeba zwiększyć, nieważne, nie? No i mi się tak wydaje, że mam pomysł, jak między innymi sprawić, żeby niekoniecznie trzeba było te pieniądze zabierać z naszych podatków, a żeby ten budżet się bardziej domykał. I teraz ja tutaj, żeby nie było wątpliwości, ja nie mam problemu z tym, że dziewczyna, która i tak została w jakiś sposób pokrzywdzona, no bo trafiła na tatuatora, który nie dość, że był partaczem, to jeszcze był partaczem, który nie umiał się do swojego partactwa przyznać, za to miał duży wpływ na ludzi i dlatego dziewczyna, no jasne, że pewnie głupio zrobiła, jasne, że ja bym się nie dał wytatuować, a jakbym ślepł, to bym poszedł do lekarza. No niemniej jednak jest jak jest, nie? Że ja nie mówię, żeby jej te pieniądze zabrać, bo jesteś głupia, to teraz płać, bo podatnik nie może płacić za twoje leczenie, głupia dziewczyna. Jest wiele głupich osób, tak? Ja na przykład też uważam się za głupka, bo mimo tego, że się bardzo, bardzo staram, dużo robię w tym zakresie, no jakoś nie mogę schudnąć, tak? I też pewnie będę miał jakieś choroby przez to. To też jestem debilem, nie? Każdy na swój gust jest głupi, każdy popełnia błędy, znaczy w jakiejś dziedzinie każdy popełnia błędy, tylko Donald się nie myli. No i no niektórzy się uważają za nieomylnych, nawet na YouTubie. Jakbyście wiedzieli, jakie oni błędy popełniają i jak blisko są tragedii, to by wam się oczy otworzyły, ale na razie nie można o tym mówić. No to powiedzmy, że tylko Donald się nie myli, tak? Natomiast może właśnie powinien koszty ponieść ten, kto jej spierdzielił tą operację. I teraz słuchaj, bo czy zabieg, czy procedurę, bo zobaczcie. Właśnie między innymi z przerzucania kosztów leczenia błędów takich prywaciarzy na tychże właśnie prywaciarze, bo zobaczcie, ja jestem za wolnością, żeby nie było, tylko jestem normalnie za wolnością, a nie za taką anarchią, jaką często pryszczaci wolnościowcy za klawiatur postulują, czyli oni wolność uważają przez brak jakichkolwiek uregulowań, jakichkolwiek zasad współżycia międzyludzkiego, tylko każdy robi co chce, ale byleby nikt mu nie dał w mordę, bo każdy robi co chce, byle nie przeciw niemu, nie? On ma prawo pluć jadem w internecie, mimo tego, że prawo tego zabrania, natomiast jak spotkasz takiego hejtera na ulicy, to proszę nie, no. Czyli tak, tutaj prawo łamiemy, bo to hejter łamie, a tutaj według niego to nie. Także wolność tak, ale wolność nie anarchia. Także mówię, jestem za wolnością, ale wolność to również odpowiedzialność, prawda? No, jak jesteś wolnym człowiekiem, to ponosisz odpowiedzialność swoich czynów, prawda? Tym się różnisz od niewolnika, że niewolnik robi to, co pan mu każe i za to, jak niewolnik jest posłuszny, no to niewolnik jest przez pana chroniony, prawda? Tylko za nieposłuszeństwo ewentualnie niewolnik może być ukarany. Natomiast tutaj, no, wolny człowiek robi co chce, ale liczy się z tym, że jak zrobi coś, co się nie spodoba drugiemu człowiekowi lub skrzywdzi tego drugiego człowieka, to ponosi odpowiedzialność. Ja to na przykład chyba poruszyłem nawet w przypadku Conora, jak żeśmy robili wywiad z Conorem, że to chyba nie powinno tak być, że na przykład taki tatuator robi co robi, a w momencie, w którym coś spierdzieli za przeproszeniem, to potem nie on, nie z jego ubezpieczenia są pokrywane koszty leczenia, tylko idź sobie do lekarza i po prostu niech cię lekarz wyleczy. I żeby nie było wątpliwości. To nie jest tylko tak, że ja chciałbym na przykład, żeby ludzie, gdzie nie wiem, którzy robią jakieś takie zabiegi wpływające powiedzmy na integralność skóry czy tkanki człowieka ponosi odpowiedzialność. Typu, na przykład, że jeśli tatuator ci coś zrobi, albo na przykład, kurczę, fryzjer może ci sprzedać jakiegoś wirusa brzydkiego, nie? Ale w ogóle cała ta prywatna sfera. Doskonałym przykładem są tutaj prywatne szpitale. Nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale jest wiele tak zwanych prywatnych szpitali, ja to bym ich szpitalami nie nazwał. Dla mnie jak ktoś ma trzy łóżka, to nie jest szpitalem, tylko jest czymś, co ma trzy łóżka, no ale nieważne. Są prywatne szpitale położnicze.
I tam w bardzo komfortowych warunkach, oczywiście jak zapłacisz, to możesz rodzić, no albo twoja żona może rodzić, nie? No i bardzo przyjemnie, sympatycznie, jakieś tam baseny, piłki, tego typu rzeczy, wszystko super, dopóki coś się nie schrzani. No i w momencie, w którym coś się schrzani, to ten szpital, który wziął już przecież duże pieniądze za to, żeby ta kobieta rodziła sobie w komfortowych warunkach, prawie że hotelowych, jak coś schrzanią, to pakują tą kobietę do karetki, bardzo często w ogóle jeszcze nie swojej, tylko zamawianej z takiego ogólnego systemu pogotowia ratunkowego i wiozą do szpitala takiego normalnego, żeby kobietę ratowali. Teraz tak, ja nie mam żadnego problemu z tym, że tą kobietę ratują. No, generalnie to i tak się zachowują lepiej od tego tatuatora oczu, bo przynajmniej nie mówią, proszę pani, wszystko jest w porządku, no co prawda dziecko na EKG wychodzi, że ma płaską linię, czyli no serduszko nie bije, ale proszę się nie denerwować, wszystko jest w porządku, urodzi pani dziecko komfortowo, co najwyżej będzie martwe. No, dobrze, że tak nie robią, to się przyznają, że są beznadziejni, że coś spierdzielili i że w związku z tym, no to kobieta w trybie no, natychmiastowym na CITO jest wwieziona do ludzi, którzy umieją ją uratować. Super. Tylko niech oni za to zapłacą. Bo przecież oni wzięli pieniądze za to, żeby ta kobieta u nich rodziła. Oni coś nie dopatrzyli, spierdzielili, ewentualnie oni nie wykryli jakiegoś powikłania i w wyniku tego działania ta kobieta znalazła się w takiej innej sytuacji, którą teraz państwowy szpital musi odkręcać. Prawda? Gdyby oni nie wzięli tych pieniędzy, to kobieta by od początku leżała w państwowym szpitalu. Nie byłoby tych dodatkowych pół godziny, 40 minut na przewiezienie, a być może w ogóle nic by się nie stało, bo w państwowym szpitalu czegoś by nie spierdzielili. W związku z tym, skoro spierdzielenie jest wynikiem tego, co się stało w prywatnej służbie zdrowia, to niech teraz prywatna służba zdrowia zapłaci państwowej służbie zdrowia za to, że państwowa służba zdrowia im ratowała tyłek, nie? Ja nie mówię, żeby ta kobieta. Tylko ten prywaciarz niech zapłaci państwowej, bo no, ktoś musi za to zapłacić. I w momencie, w którym nie płaci tego ten prywaciarz, to płacimy to my, prawda? Jakoś już tak jest, że umieją od sprawców wypadków samochodowych żądać pokrycia kosztów leczenia ofiar wypadków samochodowych. Typu, jeśli jakiś koleś przejedzie pieszego na pasach i ten pieszy potem trafi z połamanymi nogami na ostry dyżur, to próbują ściągnąć pieniądze, że tam szpital próbuje ściągnąć, czy tam NFZ, ktoś próbuje ściągnąć te pieniądze potem ze sprawcy wypadku. Oczywiście sprawca wypadku powinien, w zasadzie ma obowiązek ustawowy, musi mieć ubezpieczenie OC, więc jak ma, to ściągają z tego OC. W związku z tym między innymi ceny OC poszły w górę. Nie? Jakoś przy kierowcach umieją. To jest w ogóle fajne, że kierowca to jest, chyba Michu to powiedział w ostatnim minął tydzień, co był u mnie w sobotę. Swoją drogą bardzo serdecznie polecam. Świetny wywiad z Michem. A Michu, tobie jeszcze raz dziękuję, że przyszedłeś. I on chyba powiedział, że to jest nienormalne, że bo w Polsce samochód ciągle jest postrzegany jako towar luksusowy. Jest, rzeczywiście. I to wynika wprost z ustawy, jest list, czy ustawa albo rozporządzenie, już nie pamiętam, w każdym razie z aktu prawnego jakiegoś, jest wprost powiedziana, jest lista towarów luksusowych i tam jest samochód. I czasem mam wrażenie, że z jednej strony okej, ci kierowcy to próbują sami siebie traktować jak święte krowy, ale z drugiej strony no są tacy pierwsi kurcze, żeby im pieniądze zabrać, nie? Jakieś opłaty w paliwie, tutaj opłata za to, ta opłata za tamto, opłata za strata tamto i jeszcze zwiększone koszty OC, bo oni mają ponosić konsekwencje zrobienia komuś uszczerbku na zdrowiu, tak? Finansowe. A dlaczego taki szpital, który bierze pieniądze od takiej kobiety, nie ponosi? Dlaczego taki tatuator nie ponosi? Więcej, te kobiety to jest taki bardzo jaskrawy przykład, on się ostatnio w ogóle do mainstreamu przebił, ale wiele razy tak jest, że idziesz prywatnie do lekarza, no lekarz się leczy, spierdzieli, a potem idziesz państwowo, żeby cię państwowo jakby uratowali, tak? Sam ostatnio tak miałem zapalenie ucha, nie wiem czy widzieliście, starałem się, nie no, miałem zapalenie ucha, tak? No i kurczę, poszedłem prywatnie i tak mnie prywatnie koleś leczył, że mi się pogorszyło i dopiero państwowy lekarz mnie postawił na nogi. I teraz tak, ten państwowy lekarz musiał mnie jakby więcej leczyć, niż jakbym poszedł od razu do tego państwowego, no bo po prostu choroba nie byłaby tak
tak przewlekła, nie przewlekła to jest złe słowo, tak zaawansowana, nie? Czyli gdybym od razu poszedł do państwowego, to leczenie u państwowego kosztowałoby podatnika mniej. I jest pytanie, dlaczego to podatnik ma ponosić te koszty? Dlaczego nie przerzuci sobie tego na lekarza z prywatnej opieki zdrowotnej, u której byłem? No oczywiście ktoś mi może powiedzieć, Krzysiu, ty to jesteś taki dziwny, to przez ciebie trzeba było od razu iść do państwowego. No to też nie jest takie proste, bo państwowa służba zdrowia tak jest popierdzielona, że jak idziesz normalnie, panie, ucho mnie boli, panie, nie ma miejsca u laryngologa i tutaj prywatnie. Ale jak potem ci już ropa leci, się wszystko pierdzieli i przeszło w stan taki, że to już może zagrażać jakimś poważnym konsekwencjom, a nie, no to wtedy to już nie przyjmą, nie? No to też jest swoją drogą chory, jaki jest system, nie? Na takie leczenie tanie, pierwsze, to nie ma, nie ma pieniędzy. Dopiero jakby się coś popierdzieli, nie? Porównując to do ręki. Tutaj nie będzie, jakby to jest tak, jakby nie było pieniędzy na leczenie jakichś tam skaleczeń, żeby ci zdezynfekowali, ale potem jak już się wda w gangrena i trzeba udziałać połowę ręki, no to nie ma problemu. To wtedy to już jest. A potem jeszcze nie ma też problemu, będziemy ci płacić rentę do końca życia. Także moim zdaniem to naprawdę należałoby się zastanowić, czy takie obciążanie z ludzi, którzy zawodowo, to jest bardzo ważne, nie pojedynczych ludzi, to nie może być tak, że nie wiem, brat popchnie siostrę, w związku z tym rodzice muszą płacić za zszycie łuku brwiowego dziewczynki, no bo przecież to ona ma rozcięty łuk brwiowy, bo to brat ją popchnął, a konsekwencje finansowe czynów dzieci pokrywają rodzice. Nie. Mówię, ludzie zawodowo coś robiący, powinni chyba ponosić tego konsekwencje. Oni oczywiście od tego się mogą ubezpieczyć, prawda? Znaczy, albo oni mogą się nie ubezpieczać, ich ryzyko. A może trzeba by ich zmusić, żeby się ubezpieczyli, a może nie trzeba. To jest kwestia dyskusji, tak? Bo tu już wchodzimy w kwestie wolnościowe, prawda? Natomiast obowiązkowe ubezpieczenie jest od tego, żeby jak na przykład taki szpital wystawi teraz za leczenie tej dziewczyny na przykład 2 miliony złotych rachunku, a taki tatuator powie, panie, ale ja nic nie mam, mam maszynkę wartą 1500 złotych, i mieszkanie warte 400 tysięcy, ale kredyt wziąłem we franku, więc kredytu jest 600. No właśnie, czyli mówiąc krótko, żeby było z czego ściągnąć. Warto też porozmawiać o etyce zawodowej. Słuchajcie, jest... Co chcę powiedzieć, że... Dobra, powiem to bardzo wprost. Mam nadzieję, że ta dziewczyna się nie obrazi. Ja nie do niej piję w tym momencie, okej? Okay? Ale rozmawiałem z wieloma w swoim życiu lekarzami, którzy, nazwijmy to, robią operacje bardzo mocno wpływające na wygląd człowieka, które te operacje w dodatku nie są operacjami niezbędnymi. O, tak bym to ładnie powiedział. I oni, ci lekarze, mówili wprost, że według nich najlepiej pacjenta przed operacją plastyczną lub w tym wypadku procedurą plastyczną, no przecież to jest plastyka, jakaś procedura medyczna po to, żeby inaczej wyglądać, że tacy pacjenci powinni być obowiązkowo wysyłani do psychiatry i tam psychiatra powinien no, po prostu pogadać z taką osobą, nie, i żeby się upewnić, że ta osoba wie, czego chce, wie, jakie są konsekwencje i mówiąc krótko, żeby też się dowiedzieć, czy nie jest troszeczkę ześwirowana, bo mogą być takie jakieś bardzo dziwne motywy, nie do końca jasne. Na przykład ci lekarze, z którymi rozmawiałem, mówili wprost, że szczególnie powinno się wysyłać do psychiatry nie po to, że pewnie jesteś świrem i jesteś świrem i nie będziemy cię operować. Nie, nie żeby stygmatyzować. Tylko tak jak przed normalną operacją wysyłają cię do lekarza pierwszego kontaktu, żeby ci zrobił tam listę badań, na przykład EKG, czy przeżyjesz operację, jakieś tam szczepionki porobił, tego typu rzeczy, chyba na żółtaczkę kazują się szczepić, dawno się nie operowałem, to nie pamiętam. No ale właśnie tego typu rzeczy, to między innymi na tej checkliście przed szpitalem powinna być też moim zdaniem wizyta u psychiatry, którą oczywiście powinien w ramach ubezpieczenia normalnie, prawda? I szczególnie jeśli ktoś robi sobie bardzo dużo operacji plastycznych w krótkim czasie, bo podobno jest w tym momencie takie
podejrzenie, zagrożenie, że ktoś mógł się po prostu uzależnić od operacji plastycznych, że to już nie jest to, że on na przykład bardzo cierpi, na przykład bo ma nos taki jak ja, a chciałbym mieć bardzo prosty nos, albo na przykład bo nie wiem, bo wyłysiał, a chciałbym mieć takie bujne hery jak Ator, w związku z tym pójdzie sobie na operację przeszczepienia włosów z pleców czy dupy, czy z czego tam się przeszczepia, albo nie wiem, chciałbym mieć taki fajny zgryz, a on miał taki zgryz. O teraz, a chcę mieć normalne, no różne takie, tak? No, ludziom różnym różne rzeczy przeszkadzają. Jedne są bardziej subiektywne, inne są bardziej obiektywne. Jak masz tak szczękę, to ci się ciężko je. Nie? Jak jesteś łysy jak kolano, to na przykład blinkujesz do kamery i musisz się pudrować. No różne są przypadłości, jedne... Ale na przykład Telisa Wallace się specjalnie, czy Kodziak się specjalnie golił, bo miał fajną czaszkę i z tego zrobił swój największy atut. Różnie to bywa, tak? Ale jedni się operują, bo czują taką potrzebę, bo im rzeczywiście coś przeszkadza, albo coś im jest potrzebne, a inni już podobno, jak się zrobi za dużo tych operacji, to się uzależniają. Sobie robią operacje tylko po to, żeby sobie robić operacje. I tacy ludzie niestety, to się kwalifikują nie na operację plastyczną, tylko się kwalifikują na swoiste leczenie odwykowe, bo uzależni się można od wszystkiego. Od piwska, od wody, od prochów, od zielska, od grania na komputerze, ale także od rzeczy takich zupełnie niegroźnych, takich jak na przykład, że ktoś przedtem musi sobie obejrzeć serial, bo inaczej się nie wyśpi. Od wszystkiego, tylko czasem te rzeczy, od których się uzależniamy, nam bardziej przeszkadzają, a czasem mniej. Słuchajcie, kolejna rzecz to ludzi, którzy sobie robią operacje niekonieczne, mające duże ryzyko powikłań. Żeby wysyłać do psychiatry. No a trzecia rzecz, ludzi, którzy chcieliby wyglądać jak? Ostatnio mówiłem nawet na vlogu o ciekawostkach o Melanie Trump, że teraz w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo ludzi chce wyglądać jak Melania Trump. Ci bardziej ordziej odpowiedzialni lekarze, nawet jak się wypowiadają a propos tego, komentują to w telewizji czy gdzieś tam w prasie, to mówią, nie kurczę, jakby do mnie przyszedł pacjentka i powiedziała, że chce wyglądać jak Melania Trump, to bym nie zrobił tej operacji, tylko bym ją poprosił o konsultację psychiatryczną. Dlaczego? Ponieważ zachodzi podejrzenie, że ona tak naprawdę nie chce zmienić swojego wyglądu, tylko chce się upodobnić do innego człowieka. Ona nigdy nie będzie zadowolona, bo ona nigdy nie będzie tą Melanią Trump. I cały czas będzie chciała tylko nowe operacje. Zawsze będzie niezadowolona, bo nigdy tą Melanią Trump nie będzie i w zasadzie to jest tylko żerowanie na tym człowieku, na tej jego nieszczęściu w sumie i po prostu nie uszczęśliwi się go, a bierze się od niego pieniądze i skazuje go na cierpienie. Tak mówili ci uczciwi lekarze. A co zrobili tacy pazerni lekarze na przykład ze Stanów Zjednoczonych? Wprowadzili pakiety melaniowe. No to wiadomo, że trzeba dużo operacji zrobić, bo to i nos, i policzek, i wiele różnych, tak? Czasem jeszcze do tego jakieś włosy przeszczepiać, bo kobieta ma za mało gęste, nie? No to, że dużo operacji, to damy ci zniżkę, będzie w pakiecie taniej. No właśnie, to wiecie, takie rzeczy, oczywiście nie a propos Melanie Trump, bo to było za długo wcześniej, zanim Melania Trump stała się pierwszą damą, to wyśmiano na South Parku. Taki serial. Animowany, ale bardzo, bardzo dla dorosłych. Tam wyśmiewają bardzo dużo rzeczy, które są problemem dzisiejszego świata. Między innymi wyśmiano tę potrzebę operacji plastycznych, żeby się do kogoś upodobnić. No i zaczęło się od tego, że jakiś chłopiec biały był dyskryminowany, ponieważ trener od koszykówki uważał, że biali się nie nadają do gry w koszykówkę. W związku z tym on sobie zrobił i tam było takie brzydkie słowo, ale generalnie afroamerykanino-plastykę. No i sobie pociemniał, dorobił sobie dłuższe nogi i tak dalej. No i potem już szli po hardkorze. Ktoś tam sobie zrobił delfinoplastykę, czyli kazał się upodobnić do delfina. Ale na świecie realnym też mamy ludzi, którzy chcą się upodobnić do kocura, na przykład wibrysy tutaj wszczepiają, albo chcą się upodobnić do jaszczurki. Nie tak jak dziewczyna, że sobie rozdwoiła język. No normalnie jakieś tutaj łuski sobie wszczepiają. Straszne rzeczy. No trzeba by sprawdzić, czy ci ludzie, no... czy są zdrowi na ciele i umyśle. No, dla ich własnego dobra, no bo jak są zdrowi, są świadomi, to może tak, ale jak nie do końca są świadomi, to branie od nich pieniędzy za te procedury jest w moim przypadku żerowanie na cudzej słabości. No i ostatnie,
Moim zdaniem potrzebne są pewne regulacje. I teraz tak, niekoniecznie zakazy, nakazy typu, że tobie wolno robić takie tatuowania, tobie nie wolno, jakichś kursów, czy tam, nie wiem, licencji, czy certyfikatów, niekoniecznie. Ale może takie wymuszenie czegoś, co gdybyśmy żyli w świecie w 100% etycznym, w ogóle nie byłoby trzeba tego wymuszać, bo każdy by sam z siebie to robił. Czyli mówiąc krótko, wymuśmy, żeby ludzie, którzy robią takie procedury, tak jak lekarze, musieli tobie powiedzieć, jakie mogą być powikłania, jakie mogą być konsekwencje. Lekarz musi od ciebie przed operacją uzyskać zgodę na operację i musi cię rzetelnie poinformować o ryzyku operacji, o możliwych powikłaniach i tak dalej, żebyś wiedział, na co się piszesz, nie? I on to musi zrobić nawet, jeżeli to się tak mówi w slangu lekarskim, że operacja jest obowiązkowa. Na szczęście jeszcze minister, jak on się tam nazywa, Radziwiłł, nie wprowadził swojego chorego pomysłu na przymusowe leczenie, operacyjne, podobno nad tym pracuje. Mam nadzieję, że wcześniej dzięki strajkowi poleci bardzo, bardzo daleko i że już nie wróci. Ale lekarze w slangu mówią, że takie operacje obowiązkowe, czyli na przykład ratujące życie, że no sorry, no jak nie wytniemy ci tego nowotworu, to zginiesz, człowieku, no. Ale nawet wtedy muszą ci powiedzieć, panie, może być taka powikłanie, takie, może się pan nawet nie obudzić, nie? Bo to jest niestety skrajne, ale możliwe powikłanie samego znieczulenia ogólnego, potocznie zwanego narkozą. Tak samo tutaj. Taki koleś tej dziewczynie powinien powiedzieć przed, zanim ją wytatuuje. Słuchaj, dziewczyno, może się to zdarzyć to i to. Jest pytanie, czy po prostu jakby ta dziewczyna wiedziała przed tym zabiegiem, tak to nazwijmy, że jest takie i takie prawdopodobieństwo, że oślepnie, czy nadal by się temu chciała poddać, nie? No i żeby to wymusić, no to proste. Zanim taki człowiek dokona takiego zabiegu, żeby musiał wziąć podpis od tej dziewczyny pod kartką, gdzie jest wyraźnie powiedziane, jakie mogą być powikłania. I jeżeli trafi jej się powikłanie, którego nie było na liście, sorry, człowieku, ale odpowiadasz, po prostu odpowiadasz, bo nie uprzedziłeś dziewczyny, jakie mogą być konsekwencje, bo niestety, ale każdy wszystkiego nie wie, prawda? To swoją drogą taki kodeks dobrych praktyk, trochę wymuszony, przydałby się wcześniej, żeby na przykład bankier był zmuszony wziąć, jak ci oferuje jakiś ryzykowny instrument finansowy, żeby był zobowiązany do tego, że weźmie cię podpis. Ja tutaj jestem świadomy tego, że biorąc kredyt we franku, ryzykuję tym, że będę musiał bankowi spłacić 3 razy więcej niż pożyczyłem, bo frank pójdzie tak bardzo do góry. No i wtedy byłoby zupełnie inaczej, no. I przynajmniej nie byłoby gadania, myśmy nie wiedzieli, a tu jest podpis, nie? Także jeszcze raz mówię, że to jest wolno, to ja, takie ograniczanie to nie jest łamanie idei wolnościowej, tylko to jest ograniczanie anarchii, nie? Okej, są tacy, słuchajcie, którzy w takich sytuacjach jak tej dziewczyny mówią, a to jest dobór naturalny, nie? No problem jest taki, że ci, którzy mówią właśnie takie rzeczy o doborze naturalnym, że a, dobrze, dobór naturalny, to zwykle są to ludzie mocni tylko w gębie i tylko w internecie, bo jak ich spotka 3% tego, co sami robili innym, to z miejsca dostają na jakichś stanów lękowych i biegną do psychiatry. No, od innych wymagają stalowych nerwów, a tutaj sami sobie nie radzą, nie? Od innych to wymagają, żeby zawsze miał się na baczności, bo jak nie, to sam jest sobie winny, ale z drugiej strony, no, ich to zrozum, nie? Skoro tak bardzo ci ludzie postulują prawo dżungli, czyli czysty dobór naturalny, bo właśnie prawo dżungli jest czystym doborem naturalnym, no to czemu nie postulują zniesienia kodeksu karnego, prawda? Pewnie dlatego, że w świecie a la film Purging Day, w którym na jeden dzień właśnie kodeks karny jest zawieszany, no nie przeżyliby nawet godziny, bo umarliby ze strachu, no. Dobór naturalny łatwo się mówi, jak tyczy kogoś innego. Także tutaj, no, postuluję, żeby nie pisać, o, dobór naturalny, no bo to... No nie, no każdy popełnia błędy i po to żyjemy w świecie cywilizowanym,
żeby jednak nie, na każdym kroku nie czekało, czyhało na nas śmiertelne niebezpieczeństwo. Ja to tak widzę. Natomiast każdy, kto uważa, że powinno być inaczej, że na każdym kroku powinno czyhać śmiertelne niebezpieczeństwo, niech chodzi z taką kartką. Masz prawo mnie zastrzelić, nie chcę być chroniony przez kodeks karny. Ja to tak uważam. Skoro facet nawet po spieprzonym, za przeproszeniem, zabiegu mówi, że jest okej i odwodził dziewczynę od pójścia do lekarza, to wierzycie to, że przed zabiegiem dziewczynę rzetelnie poinformował? No ja w to nie wierzę. I właśnie dlatego takich ludzi trzeba zmuszać. Bo ludzie, którzy są... To nie jest jakby uchybienie idei wolności, bo człowiek uczciwy zrobi to sam z siebie. Więc tu jakby niczego mu się nie nakazuje, bo i tak by to zrobił. Więc to jest kwestia tylko tego, że po prostu uczciwy i tak by zrobił, no a trzeba przymusić tych nieuczciwych, nie? I tyle, moi kochani. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Jeśli się podobało, daj łapkę w górę, napisz coś miłego w komentarzu. I najlepiej oglądaj moje filmy w playlistach, gdyż każdy vlog oglądany w playlistach liczy się 4 razy bardziej do pozycjonowania. To jest bardzo, bardzo, bardzo ważne, żeby dobrze pozycjonowały się moje vlogi, bo w ten sposób będą miały więcej wyświetleń. Oczywiście chodzi również o kasę. Bo im więcej wyświetleń, jeżeli ktoś obejrzy reklamy, nie przewinie, kliknie w banery, się pojawi, to ja oczywiście na tym zarobię. Ale chodzi również o to, żeby te vlogi docierały do jak największej liczby ludzi. Również nawet takich z adblockiem, prawda? Uważam, że ten vlog był mądry, że daje trochę do myślenia i że jak im więcej ludzi go obejrzy, to będzie lepiej po prostu dla tych ludzi. Pozdrawiam bardzo serdecznie, do zobaczenia, pa, pa!